sionismo ideológico sigue creciendo, vamos funcionando sin un orden lógico. Somos animales. Witamy bardzo serdecznie ze stadionu Tottenhamu, gdzie dziś czeka nas ciekawy mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, zaś obok mnie na... Na stanowisku komentatorskim siedzi już Jacek Laskowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Jacku, przewiduje wyśmienity piłkarski spektakl. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka, Darku. Szykuje nam się ciekawe spotkanie. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Drużyna na dzisiejsze spotkanie przyjęła diamentowy, tak zwany wariant 4-4-2. Co jest głównym elementem tego ustawienia? W ataku na pewno ofensywny pomocnik, który ma być dyrygentem rozdzielającym piłki, wykonującym ostatnie kluczowe podania. Jest też łącznikiem między atakiem i pomocą, więc jeśli zacznie zawodzić, napastnicy mogą zostać odcięci. Miała decyzja trenera. Zmiana i to aż trzech zawodników. Co teraz wymyśli? Mbappé teraz. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Charles Arangis. Neymar, brazylijski napastnik, grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego można się spodziewać po jego występie? Mocnymi stronami tego piłkarza są umiejętność kreowania akcji i panowanie nad piłką. Jest świetny w mijaniu przeciwników z wodami i trudno mu odebrać piłkę. Neymar lubi grać krótkimi podaniami i wykładać piłkę, ale chętnie też sam uderza na bramę. No, z tego miejsca można strzelać. Jest szansa na groźną akcję. Teraz. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Dobre przerwanie akcji, ale będzie rzut rożny, czyli ciągle niebezpiecznie. Krótko rozegrali ten rzut rożny. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Cofa się głęboko po piłkę. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jest szansa na kontratak. Neymar. To musi być bramka. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. I mamy bramkę, ależ niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwy dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorzy, ale po takich bramkach kibice wybaczają. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Pokonuje z piłką kolejne metry. Mbappé przed szansą. Doskonale przerwał tę akcję, już po strachu. Amiri. Folland. Piszczek. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Wychodzą do kontrataku. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Tracą piłkę po tym podaniu. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Neymar.
Gwizdek i mamy rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Charles Aránguiz przesuwa się w stronę bramki. Ach, pięknie oszukał obrońcę. O, dobrze teraz wycofali. Nie ma bramki, piłka trafia w słupek i opuszcza plac gry. Przechwycili przeciwnicy. Blisko pole karne. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Piszczek może liczyć na wsparcie. Łukasz Piszczek. To był ważny odbiór. Będzie okazja do kontrataku. Podłączają się inni. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Słusznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Charles Aránguiz. Amiri. Drybluje w stronę bramki. Neymar ma miejsce na skrzydle. Bakayoko ma sporo możliwości. Mbappé teraz. Mbappé przed szansą. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały gol. Na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś tę akcję. No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Mbappé. Mbappé przed szansą. Minimalnie obok bramki. Dobrze teraz odczytał intencje. Przejął piłkę. Blisko już do bramki. Gospodarze z szansą na centę. Mbappé przed szansą. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szansę rywali, nawet na remis. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Charles Aránguiz. I mamy zmianę posiadania piłki. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Folland. No i strata piłki. Eggestein. Charles Aránguiz. Eggestein. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka trafia w gracza. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzały.
Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Ależ przeczytał to jak profesor. Dobre podanie, minęło linię obrony. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Ben Yedder. I tak oto tracą piłkę. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Zakaria zdecydował się zejść do środka. Przelobował piłkę do Cristiano Ronaldo. Messi przed szansą. Sędzia liniowy sygnalizuje spalonego Messiego. Trap. I piłkę przejmują rywale. Cristiano. Świetnie minął teraz obronę. I teraz Messi. Było blisko, jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Cały stadion na ułamek sekundy wstrzymał oddech. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Josef Poulsen. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Amiri. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Łukasz Piszczek. Jest groźnie, może strzelać. Bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny, chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. Będzie wznowienie z autu. Niedokładne podanie Ronaldo i strata. Josef Poulsen. Eggestein. Teraz na pewno! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Ależ go wypatrzył. Podanie trafia do Ronaldo. Może być bramka. Teraz. No, bramka Neymara. Świetnie się tam teraz znalazł. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Wymanewrował obrońcę. Będzie dobra sytuacja. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Ależ przeczytał to jak profesor. Eggestein idzie do przodu. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Jest szansa na kontratak. Interesująco zapowiada się ta akcja. Może teraz jest okazja. Ależ kontra, szybkie wyjście, piłka w siatce. No, teraz pięknie pokazali, jak należy kontratakować. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Josef Poulsen. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo. Ależ tam się przedarł. Jest piłka w siatce. Ben Yedder. Kto jak kto, ale on potrafi strzelać. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia.
Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Ładnie pomyślane. Niewykorzystana okazja rzutu rożnego. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera. Charles Arangis! Odzyskanie piłki po tym zagraniu. No, zażegnali niebezpieczeństwo. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Pięknie, prostopadle, Messi. Neymar, Neymar w polu karnym. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Trudno uwierzyć, że tam nie padła bramka. Na takim poziomie naprawdę chyba nie można oczekiwać lepszych sytuacji. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Cristiano Ronaldo. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Chiellini. Rozrzucenie do boku. To dobry moment na centrę. Josef Poulsen i bramkarz górą. Do końca meczu 4 minuty. Przy piłce Ronaldo. Strata i przy piłce rywale. Dobre, skuteczne podanie. Uporał się z obroną. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Fatalnie spudłował. Taka szansa. Wszyscy na stadionie złapali się za głowy. Chyba przekombinował z tym strzałem. Chciał uderzyć technicznie, ale czasami lepiej zdać się na instynkt, szczególnie w tak prostej sytuacji. Niecelna wrzutka wprost pod nogi rywali. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. O, brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Ben Yedder. Messi. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Całkiem spora odległość od bramki. Raczej nie będzie próbował strzelać bezpośrednio. Choć kto wie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Jest szansa na kontratak. Up my eyes to the sun on my skin.